Dzień dobry, witam u amatora w kuchni. Dzisiaj jest bardzo prosty temat, zresztą jak zawsze. Dzisiaj będziemy robić makaron z musem owocowym. Bardzo szybko i bardzo prosto oraz bardzo mało składników. Zapraszam, pokazuję co potrzeba i jak zrobić. A oto główne składniki naszego dania, śniadania, obiadu, no cokolwiek po wieczorku, na co będziecie i o każdej porze dnia mieli ochotę na ten przepis. Makaron pełnoziarnisty, akurat mam rurki, jogurt naturalny z typu skyr taki, proszę, orzechy, migdały, dżem truskawkowy, no i oczywiście truskawki. Tyle ze składników. Makaron pełnoziarnisty gotujemy według instrukcji na opakowaniu. W moim przypadku około 10 minut. Następnie w międzyczasie będziemy truskawki oraz dżem dusić na małym ogniu, aż powstanie taki mus. A na końcu dołożymy tylko ser, ten jogurt, skyr, pomieszamy i podajemy. To wszystko. Bardzo prosty przepis. To zaczynamy. Mamy tutaj rondel. Wrzucamy truskawki. Oczywiście, no ja mam tutaj w moim przypadku truskawki mrożone. Więc przepraszam, wykorzystam truskawki mrożone, do tego powędruje łyżeczka dżemu truskawkowego. Na małym ogniu dusimy od czasu do czasu, mieszając. Sprawdźmy, jak to wygląda. Proszę, ustawia się to bardzo fajnie. Przemieszam. Truskawki miękkie, powstaje fajny mus do oblania makaronu. Przykryjmy to. Jeszcze parę minut. I będziemy mieli gotowe. Natomiast woda się zagotowała, więc 10 minut i mamy wszystko gotowe. Mus jest gotowy. Pozwolę sobie wyciągnąć truskawki. Możemy je roznieść widelcem oczywiście, ale wolę je mieć takiej postaci, także są miękkie, ale nie szkodzi. Dobra. Jest wyłączony oczywiście. Dodamy do tego jogurt skyr w 5 łyżeczek. Oczywiście całe opakowanie dać i mieszamy. Gdy będzie makaron gotowy, przerzucę makaron do musu i praktycznie wszystko gotowe. Właśnie ugotowałem makaron, więc go dodaję tutaj. Wszystko razem mieszam.
tak, aby dostał się nasz mus do środka makaronu. Praktycznie wszystko jest gotowe. Teraz tylko trzeba to dać na talerz. No i zjeść. Talerz jest, wszystko co mi potrzeba jest. Więc wykładamy makaron na talerz. Ależ to będzie dobre. No, cudo. Jakąś większą łyżkę muszę wziąć. Tak, aby całość tego musu. Proszę. By nic nie uciekło, słuchajcie, by nic nie uciekło, nic nie zostało. No, takie pyszne rzeczy. Dobrze. Teraz dodam truskawki. No, klapsy takie się zrobiły, no ale... Polejemy to tak fajnie. I co nam zostało, to tylko jeszcze dodać orzechy, migdały. Proszę. Danie, pierwsza klasa, więc teraz mogę to zjeść. Makaron z musem owocowym i z orzechami. Łamotar w kuchni. Tak jak powiedziałem, tak muszę to teraz jeść. Słodkie. Na początek dnia. Albo na kolację, albo na obiad. Truskawki. Orzechy. Mus. Z dżemem. Przepyszne. Piechota.